O sprawie donieśli strażnicy leśni ze złotoryi, którzy przyłapali czterech mężczyzn na gorącym uczynku. Złodzieje najpierw ścięli drzewa, a później włożyli gotowe już drewno do samochodu. Zdołali jednak uciec. Zostali oni zatrzymani kilka dni po popełnionym przestępstwie. Są to mieszkańcy powiatu złotoryjskiego oraz jaworskiego, mężczyźni w wieku od 21 do 37 lat. Przy dwóch z nich policjanci w trakcie zatrzymania zabezpieczyli dodatkowo narkotyki. Dzięki zebranym dowodom policjanci postawili złodziejom dwa zarzuty nielegalnego wyrębu drzewa. Cała czwórka niebawem stanie przed sądem. Każdemu z nich grozi nawet 5-letnia odsiadka, ale nie tylko. Dodatkowo jeszcze nawiązka na rzecz pokrzywdzonych w wartości podwójnej wartości wyciętego drzewa. W tym przypadku mówimy o wartości około 6000 polskich złotych na szkodę złotoryjskiego nadleśnictwa oraz osoby prywatnej. Dwóch domorosłych drwali będzie się dodatkowo tłumaczyć z faktu, że posiadali przy sobie substancje psychotropowe.